Cześć, to są wojownicy. Teraz gramy mecz półfinałowy z Hiszpanią. Matko, patrzcie, gramy z Hiszpanią. No, gramy z Francją, z Niemcami albo w finale, jak chcieli wygramy. No właśnie, przegramy to, proszę Państwa. Jesteśmy pierwsi. Lewandowski jest pierwszy. Ups, sorry, że nacisnąłem nie ten przycisk. Tak, zarządzaj zespołem. Super. Wojtkowie, ale Piszczyk jest. Wawrzyniak! Poczekaj, muszę coś zobaczyć. Są ci, którzy mieli już czerwone kartki? Nie wiem. Właśnie nie ma ich. Ja cię słowa zlepamy. Tylko Perkius i ten. Piszczek pozostały. Dobra, zaczynamy. Matko. Na Donbass Arenie gramy, fajnie. Nie w Polsce gramy. Zaczynamy. Ole, 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 nie damy się. Dariusz Szpakowski. Dobra. I Włodzimierz Szaranowicz. Polska, Hiszpania. Będziemy mieć przyjemność komentowania dzisiejszego meczu Mistrzostw Europy. Mam nadzieję, że czują Państwo nastrój Torres tego wspaniałego święta. Perkins. Dobry wieczór, Piszczek. Witają Państwa. Błaszczykowski. Włodzimierz Szaranowicz. Błaszczykowski. I Dariusz Szpakowski. Razem będziemy komentować dla Państwa ten mecz półfinałowy. Spodziewamy się dzisiaj ekscytującego spotkania. Będzie dla nich to trudne spotkanie. Różnica klas. Ale topowe zespoły nie zawsze dobrze grają ze słabymi przeciwnikami. No myślę, Wodek, że warto podkreślić, że dzisiaj grać będą bez ważnego zawodnika. Niestety, to jest rzeczywiście Czekaj, problem. Ruszaj. Kontuzja no, wyszła! Wspaniale Piszczek. Przechwycił. Piszczek, podanie do Lewandowskiego. Lewandowski! To musi być gol! Ma obronę! Czawi. Może już być... Co tu się dzieje? Pewnie tą bitkę. Podaj komuś. Adrian Mierzejewski oddał no piłkę. Lewandowski. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Czawi. No rzuciłeś go pod nogi i się dziwi. No co nie kopiesz? On dotknął się. Tylko wykorzystają. No, rzuciłeś go pod nogi i się dziwisz. Iniesta. Wszystko ma znakomite wyczucie. Spójrzmy, bo to playmaker najwyższej światowej klasy. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Piękne mecze, ale też błędy sędziowskie zapadają mocno Torres, będzie. Do czego zmierzasz? Uderzenie? Spudłował Czawi, brawo. To wprost nie do uwierzenia. Spudłował. Wybijam tam. Lewandowski. Pikę. Strata i przypiłce rywale. Lewandowski! Uderza, proszę, brawo. Jest on! Broni strzał lidera klasyfikacji strzelców. Przecież mi się pomylił. Z Mendezem jest os. Czawi. Hernando Torres. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Lewandowski. Robert Lewandowski. Lewandowski. Piłkę. Ty jeden. Ten, który się kocha w Szakirze. Piłka wyszła na aut. Rozpoczną Polacy. O ludzie, co tu się stało? Ja cię. Ale rzutka! No! Nie udało się! Czabi. Czabi nadal. Busentos ładnie nas okiwał. Hernando Torres. Teraz jest Arbeola. O, wybiłem na rzut rożny. Będziemy mieli teraz rzut rożny. W brzusie dostałem. Zmarnowali ten rzut rożny, drużyna przeciwnika przy piłce. Ach, szkoda, stracili taką okazję. Obraniak. Ale ładnie szuku. Tylko bramkarz przed nim! No, ucieczka została zastąpowana. Chciałem kopić. Brawoc! To nie sobie bują. No i za moment wznowią z autu blisko pola karnego. Braniaka. Obraz! Kontrafił. Czy jest 5. minuta już?
zdążył w ostatniej chwili. Spokojne wyjście i pewna interwencja bramkarza. Ale jeżeli chcą ty podałeś? Wygrać ten mecz, strzelałeś? Muszą przestać podawać piłkę do bramkarza. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Czy to wykorzysta? Nawet nie musiał się ruszyć. Casillas. Brania. Ramos. A teraz Xabi Alonso. Fernando Torres. Arbeloa. Torres, doskonale Torres. Zagrał. Czy to wykorzysta? Gol. Tak. Po co łapałeś tą piłkę? Wawrzynia. I nie jest to? Dobra okazja! Wybij to! Bo ty masz piłkę. Ryzykował, ale udało się. Koniec pierwszej części. Ja takim co tam było, ja tylko widziałem tylko piłkę. Jak ta trafała z góry. Nie przynosi rozstrzygnięcia. 5 strzałów mieliśmy i dobrze. Ale kogo to satysfakcjonuje, że jeszcze jest mecz w turnieju? Jeżeli nie będą starali się strzelić bramki, właściwie sami się eliminują. Czy to wykorzysta? Casillas wybija piłkę. Ale emocje są. Polański, Polania, Lewandowski przy piłce. Fernando Torres. Xabi. A podanie za plecy do Arby. A jest! Jedziesz Lewandowski, tak? Nie, Polański. Ludzie, ja tu nic nie widzę. Piłka odbija się od zawodnika i opuszcza pole. Piłka dla Polaków. Ja uważam, że dla nas. Wciąż mamy remis i nie dziwię się decyzji trenera. Postawił na gracza nowego z zapasem sił. Może on odmieni losy tego spotkania. No i mamy stawki. No, znowu Ramos. Fernando Torres. Silva. Wydawało się, że a jednak przejął. O, udało mu się ładnie podać. To właśnie. Ale znakomicie! Dobra, to nie złapał tej piłki, muszą uważać. Piłkę przejmują rywale. No, znowu Ramos ten przejął. Xabi. Dudka, znakomite przejęcie. I świetne przerwanie przeciwnika przez Sergio Ramosa. Przeciwnicy przejmują piłkę. Jest dobrze ustawiony, czeka tylko na podanie. No, już blisko pole karne. Odebrał piłkę rywala. Dudka. Jest! Sama. Piękne podanie. Jeżeli chcą go pokonać, muszą wymyślić Busentus i zagrać coś specjalnego. Wyraźna zmiana Busentus taktyczna. Mamy remis w drugiej połowie spotkania. Trener zdecydował się na wprowadzenie gracza ze świeżym zapasem sił. No, udało się przejąć. Lewandowski! Dziesiąta pierwsza minuta nadal 0-0. Od linii bocznej rozpoczną Hiszpanię. Jordi Alba. No właśnie, chcemy być w finale mistrzostw Europy. Nie dał szans obrońcy. Ta piłka jest przyklejona do jego Iniesta. Nogi. No i zagranie w pole karne. Zagranie w pole karne i wiem. Prosto w obrońcy. Czy to wykorzysta? No! Wow, karny! Jest! Karny wywalczyłem. No, strzelam właśnie. Jest 1-0!
Czyli możemy... Błaszczykowski. Musimy tam nie tam. Piękny Błaszczykowski. No bardzo ładnie, zamienił na bramę. Lewandowski. Spokojnie i bardzo precyzyjnie uderzył. No w końcu jest gol, ale trzeba było czekać aż do drugiej połowy. Dobra, musimy no, wygrać. Wygląda na to, że rzucają teraz wszystkie siły do ataku. To wszystko, co mogą teraz zrobić, muszą odrabiać straty. Był faul i rzut wolny. Dla nich nie ma rozmawiać. 8 minut jeszcze. Murawski. Wiem. Brawa za to przejęcie w polu karnym. Jeszcze 5 minut. O, ładnie to zrobił. Obraniak! A Kasia znowu broni. Koniec coraz bliżej. Rzut rożny. Prowadzą jedną bramką, ale mają szansę na podwyższenie wyniku. Gol? No, gol! Gol! 2-0! Wawrzyniak! Wawrzyniak. Polacy prowadzą po 2-0. No, zobaczymy z kim gramy. Z Francją albo z Niemcami. Masz rację, wątpliwe. Wolę, mieli już okazję do zrobienia strat. Świetnie wykorzystali tę okazję z rzutu rożnego. Silva. Minutę. Skuteczna obrona i wypycha rywala z piłką na aut. Obraniak. Jest szansa. Ach, brawo, znakomita obrona. I będzie rzut rożny dla Polski. Mogli rozegrać ten rzut rożny lepiej, ale cóż, przeciwnik przy piłce. Polański. Nie stworzyli tym strzałem najmniejszego zagrożenia. Gwizdni sobie. Jest, koniec meczu. 2-0. Wygrali półfinał i mogą szykować się do ostatecznej batalii. Ale widać, są gotowi zdobyć pucharę. To jest zawodnikiem meczu? Casillas. No to był wspaniały mecz. Szkoda, że się już skończył. Ja też będę kończył. Należało mi się. Żegna Państwa, Dariusz Szpak. Zapiszemy. Polskie Orzełki. I zobaczymy, z kim się zmierzymy w finale. Z Niemcami albo z Francją. Niemcy. Francja! Francja! Polska, Francja! Kończymy ten odcinek. Cześć!